Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Mosz, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG i przypominam, że mogą nas Państwo podglądać na portalu www.tokfm.pl. Czy w czasie przerwy również? W czasie przerwy również. Czy w czasie przerwy? Nie umiem Panu odpowiedzieć na to pytanie, ale mogę Państwu powiedzieć, że nie jest ono bezzasadne, bowiem gorąco tutaj w czasie przerwy jest w naszym studio bardzo. Panowie nie ustają w sporach, mało tego. Wreszcie możemy się odebrać do głosu. No. Te spory są o wiele bardziej gorące niż na antenie. Doktor Bogusław Grabowski, był członek Rady Polityki Pieniężnej, prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbie, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Sergiusz Najar, był wiceminister spraw zagranicznych i infrastruktury. Obecnie sprawdza się w biznesie, czyli w Senerze S.A. Adam Ruciński, prezes BTFG, który chciałby koniecznie być jakimś ministrem. Pewnie. Nie, nieprawda. A mówił pan, że pan aspiruje, nie, premierem. Nas premierem. No, premierem oczywiście. Kiedyś może, na razie mam zajęcie. No dobrze, proszę państwa, cóż na rynkach papierów wartościowych, WIG20 traci 0,2%, także lekkie spadki w Europie Zachodniej, podobne, może nieco słabsze, ale to dopiero początek dnia. Waluty tanieją i to pewnie dla państwa jest istotne. Frank szwajcarski o 0,6%, kosztuje 3,06 zł, euro 0,2%, 3,98. Dolar amerykański już o 0,78%, cena 2,96 i funt brytyjski o 0,7%, cena 4,70 zł. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Już wiemy, że jesteśmy tylko w czasie trwania programu na wizji w internecie. Proszę Państwa, natomiast w przerwie nie ma nas, podpowiedział nasz reżyser Kamil Wróblewski. I musimy uwierzyć, no mówię, kto powiedział, tak. Bo musimy mieć odpowiedzialność za swoje słowa, gdyby to była nieprawda. To prawda. Co to prawda? No, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Czy bogatsi, czy biedniejsi? Panie prezesie, czy pan się przygotował do odpowiedzi na to pytanie? Otóż tak, generalnie został zasygnalizowany bardzo ciekawy problem w Gazecie Prawnej. Otóż jesteśmy, moim zdaniem, biedniejsi. Pracownicy kradną dane w pracy. I jak wynika z badań przeprowadzonych... To pracownicy są bogaci z tego... Nie, no właśnie teraz jest tak, teoretycznie powinno być tak... Pan tego nie wie, ale wie pan, jak przed wojną mawiano. Tym chata bogata, czym rada. A po wojnie mawiano, tym chata bogata, co ukradnie tata. No, w PRL-u, proszę pana. Tak, ale właśnie to jest bardzo chyba podobnie. Natomiast to na krótką metę pewnie, w krótkim okresie pewnie tak jest. To znaczy, że stratny jest pracodawca, zyskuje pracownik, ale w krótkim okresie. W gospodarce, w ekonomii również liczy się ten długi okres. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który w krótkim okresie się wzbogaci, czy to materialnie, czy po prostu zmieni fajne na lepsze stanowisko, to jest krótki okres, ponieważ nowy pracodawca, jeżeli otrzymuje takiego pracownika, on wie, tak, zyskałem dane od innego, poprzedniego pracodawcy, natomiast ja temu pracownikowi nie wierzę. Jeżeli on raz kogoś okłamał, to być może mnie również okłamie. I ktoś może się łudzić, że owszem, to może zrobił tylko raz, ten jeden jedyny. Natomiast prawda jest taka, jeżeli raz to zrobił, może wejść to w nauk, co oznacza, iż cierpimy na tym wszyscy, i pracodawcy, i pracobiorcy. Ja sobie żartowałem, proszę Państwa, ale rzecz jest rzeczywiście poważna. Kradzież jest kradzieżą. Tak. Bez względu na to, co to by było. Czy to jest rzecz materialna, czy niematerialna. Kradzież jest zawsze kradzieżą. Panie doktorze, czy ja mogę, czy bogaci, czy biedniejsi? Bardzo proszę. Dlatego, że pan prezes powiedział, że jesteśmy przez to biedniejsi, ale mieszkańcy jednego miasta, jakby się wczoraj dowiedziałem, w Katowic są bogaci, bo w czasie jednej nocy, a właściwie o godzinie 24, w czasie zmiany rozkładu jazdów wzbogacili się o jeden peron. Do tego nie ma. No, ale na rozkładzie jazdy jest. Jest, jest, a pojechać, przyjedzie na peron 4, jest 5. Ja myślę, że to jest dobry sposób na modernizację naszych dworców kolejowych. Jakby tak co roku przy zmianie rozkładu jeden peron był więcej, a może by się jeden zmodernizował, to by zawsze było coś. W tej konwencji trochę poetycko-literackiej, więc pan redaktor zapytał mieszkańców kilkunastu ulic w Wałbrzychu, to oni powiedzieli, że rzeczywiście jesteśmy bogaci, bo zarobiliśmy na uczestnictwie w wyborach samorządowych, głosując na tego czy innego prezydenta Wałbrzycha. Więc, tam chodzi o te 200 tysięcy. No, to pan redaktor powiedział, no, i obawiam się, że będzie o to pytany przez zupełnie inne osoby. Natomiast, mówiąc zupełnie poważnie, to pokazuje, że problem wyborów nawet w najmniejszej gminie, nawet w najmniejszym mieście
no jest przykryty takim całunem niedopowiedzenia, bowiem rzeczywiście wygląda na to, a jest na to rzeczywiście sporo argumentów, nie tylko zresztą z Wałbrzycha, że dochodzi do prostego procederu kupowania głosów. I co prawda, można powiedzieć, ten ktoś jest bogatszy, ale wszyscy jesteśmy biedniejsi, bo traci na tym demokracja, traci na tym rzetelność i potem się okazuje, że powtórka głosowania oznacza olbrzymie koszty dla wszystkich, bo jeżeli trzeba będzie powtórzyć wybory w tym konkretnym mieście czy w kilku innych gminach, to za to zapłacimy my wszyscy, czyli paru mieszkańców zarobiło, a my wszyscy dołożymy do tego interesu. EKG. Proszę Państwa, za Odrą znaleźli sposób na brak pracowników. Namawiają polską młodzież do nauki w ich zawodówkach. Oferują stypendium i dają gwarancję pracy. Niemieckie szkoły zawodowe w przyszłym roku zamierzają ściągnąć przynajmniej 10 tysięcy gimnastyjalistów z krajów ościennych. Liczą przede wszystkim na Polaków. Oferują nie tylko darmową naukę w szkołach, zakwaterowanie i wyżywienie, ale również stypendium. Na pierwszym roku 600-750 euro. Na trzecim nawet 1500 euro. I oczywiście gwarancji zatrudnienia. Nie trzeba znać niemieckiego. Kurs językowy organizują na miejscu. Na przyjęcie polskich uczniów przygotowują się ośrodki w Frankfurcie, Berlinie, Poczdamie, Kassel i Cottbus. Nowoczesne i świetnie wyposażone kombinaty edukacyjne we wschodnich landach kształcące mechaników, ślusarzy, pracowników budowlanych, kucharzy czy fryzjerów dziś świecą pustkami. Jak wynika z ostatnich badań OECD, tylko 10% niemieckich nastolatków chce się uczyć zawodu. Panie redaktorze, mogę tutaj jedno zdanie? Jest to problem? Proszę sobie wyobrazić polski system emerytalny w wyniku tego typu działań. Proszę sobie wyobrazić polski system emerytalny za 10 lat. Zamknąć granicę. A jednak musimy emeryturę. Jak ci wszyscy młodzi ludzie wyjadą i tam będą płacili składki, już teraz polskie firmy rejestrują się w krajach nadbałtyckich, gdzie są niższe składki na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób płacąc składki do tamtego systemu emerytalnego. Nie to jest do a propos ZUS-u. Tego, co rozmawialiśmy wcześniej o strefie euro. Tak naprawdę już zaczyna się głosowanie ludzi, firm nad taką większą, zdecydowaną koordynacją polityki budżetowej. Ujednolicenia systemu podatkowego, ujednolicenia systemu emerytalnego. Jeżeli politycy nie będą myślami tego wyprzedzali, to będziemy mieli właśnie taki wybór. Albo zamykamy granice, albo ludzie korzystając ze swobody swoich decyzji będą głosowali nogami. Ale ja spojrzę na to szerzej. Ponieważ nie mówimy o tych szkołach zawodowych tak naprawdę, bo to nie jest dyskusja o szkołach zawodowych, tylko tak naprawdę o braku wykwalifikowanych kadr w firmach. Firmach, które robią często bardzo proste rzeczy. I to nie jest tylko problem niemiecki, to pojawia się również w Polsce. Sam słyszę od wielu przedsiębiorców, iż technika i szkoły zawodowe, które kiedyś funkcjonowały, wypuszczały określone kadry i one zasilały te przedsiębiorstwa. Teraz średnia wieku w tych przedsiębiorstwach rośnie, ci pracownicy zbliżają się do wieku emerytalnego i nie ma kto ich zastąpić. Ktoś będzie musiał te prace elektrotechniczne, ostatnio słyszałem w Polsce. Ktoś musiał ich zastąpić. I o te polskie firmy nawet, to też jest chwalebne, one zaczęły się zastanawiać, czy faktycznie nie dotować tych szkół zawodowych w Polsce, czy nie promować jakoś tych pracowników. Wracają zawodówki górnicze. Dokładnie tak, żeby potem ktoś... zakładowe. Tak, prawda? Żeby ktoś budował i te kadry, które później będą pracowały w ich firmach. Bo oni widzą problem, bardzo prosty. Nie ma kto później u nich pracować. Tylko to, po pierwsze, to zadaje kłam często zarzucanej czy podejrzewanej ksenofobii po stronie niemieckiej, a szczególnie we wschodnich landach, bo oznacza to, że kilka, być może tysięcy młodych Polaków tam będzie mieszkało, będą tam dojeżdżali, będą tam pracowali. Ja w zeszłym tygodniu byłem w Czechach, gdzie jest bardzo intensywna akcja wśród lekarzy pod nazwą Dziękujemy, wyjeżdżamy. To jest duża akcja, która spowodowała, że kilka tysięcy lekarzy wzięło się za naukę niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego, angielskiego i po prostu wyjeżdżają, co stanowi naturalną konsekwencję tego, że przestrzeń rynku pracy, a przypomnę, niemiecki rynek pracy właśnie za chwilę się otwiera, będzie powodowała naturalne wybory obywatelskie i stąd też przyłączam się do apelu pana doktora Grabowskiego do polityków. Miejcie wyobraźnię, podejmujcie decyzje. Jakie decyzje? Synchronizujące systemy podatkowe, systemy socjalne, systemy infrastruktury społecznej gospodarek, bo gospodarki są otwarte od dawna. No dobrze, swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu towaru i swoboda przepływu ludzi powoduje,
że polityki budżetowe, polityki socjalne, polityki podatkowe muszą się wiązać. Ale takie... chwileczkę, bo rzucamy tutaj ogólnikami. To nie są polski ogólniki. System polski system podatkowy myśmy dla człowieka... Niedawno cieszyli się, że mamy niższy CIT od Niemców i uważaliśmy, że to jest wielki sukces. Zaraz, jest skomplikowany polski system podatkowy, ale jest suma summarum jest korzystniejszy dla pracownika niż niemiecki system podatkowy. Dla mi się wydaje. Jeśli 19-18%... Ale to nie jest pracownik. Tak, ale proszę, niech pan redaktor jeszcze raz przeczyta te wartości, jakie są za zachęty. Wielu pracowników w Polsce tego nie ma, co tam się próbuje uczyć. Ale zaczekajcie. I nie będą mieli. A może powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby te przedsiębiorstwa nie wysysały polskiej młodzieży, a żeby zachęcić je, żeby one inwestowały tutaj w Polsce i żeby polska młodzież pracowała... Ale robimy to 20 lat. Ale widocznie nieskutecznie. Mijamy się lewicę, prawicę. Bo panowie proponujecie rozwiązania administracyjne, synchronizacja, prawda, wszystko, żeby było jednak... To są polityczne decyzje. No dobrze, to są polityczne decyzje, ale powiedzieliśmy sobie w pierwszej części programu, że jednak są bardzo różne warunki startu Grecji, Polski, Portugalii, Niemiec, Francji, ale obywatel Danii, jest jeden. Szwecji. Człowiek podejmuje decyzje w swoim interesie. Ale przekupstwo, takie pozytywne nazwijmy to, zachęta Niemców stać na większą zachętę niż pracodawców Polski. Ale zawsze było stać na to. I... Więc my przegramy tą wojnę, jeżeli po prostu będziemy polegać na zachęcie. Myśmy przegrali z Wielką Brytanią i Irlandią, dokąd wyjechało wiele set tysięcy, jak się potem okazało, młodych ludzi. I jakoś z tego powodu... Panowie, ale jeżeli ma być synchronizacja niektórych polityk, to również musi być synchronizacja w zachętach. Przecież nie można wyobrazić, żeby polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa były obciążone takimi wydatkami socjalnymi, jak konkurencyjnie. Wiesz, na tym nasze tak zwane catching up, nadganianie polega, że mamy niższe podatki, że mamy mniejsze narzuty socjalne. Ale ten czas się powoli kończy. Dłużej kiedy mogliśmy... pracujemy, ciężej pracujemy, dlatego mamy nadganiać. No przecież mając te same przywileje... Mając, nareszcie, doktor Grabowski. Mając te same... Nie dogonimy tego świata, który jest, który może sobie na to marnotrawić. Super, tylko panie doktorze, obawiam się, że te 5 minut, które mieliśmy, powoli się kończy. Chińska gospodarka naprawdę nie wydatkami socjalnymi jest to prawda, napędzana. Ale to niestety nie my konkurujemy z Chińczykami, ale cała Unia Europejska i wygląda na to, że w tej konkurencji przegrywamy. Polska jest krajem zamkniętym, nie dopuszczamy nowej siły roboczej, nie dopuszczamy studentów zagranicznych, nie dopuszczamy uczniów z zagranicy. To może o to chodzi. Ale bardziej. Nie dopuszczamy. Ale o to chodzi. Słucham od lat dyskusji o repatriacji Polaków, o Ukraińcach w Polsce, o Wietnamczykach i niewiele z tego wynika. To może bardziej o to chodzi, niż o synchronizację polityki podatkowej. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek rząd podjął świadomą politykę imigracyjną i miał zdolność do przeprowadzenia rozwiązań ku temu. Jest problem, proszę państwa, jest problem, są zachęty dla polskich uczniów, polskiej młodzieży do nauki w zawodówkach. My zawodówki polikwidowaliśmy w swoim czasie, czy może ograniczyliśmy znacząco ich liczbę uczniów także, a jednak ci uczniowie, absolwenci tych szkół bardzo sprawdzali się, wyjeżdżając chociażby za granicę, bo mieli zielone... Typowy polski hydraulik we Francji. Miał zielone pojęcie, jak zmierzyć, rurę i być może niektórzy posługiwali się takimi parametrami jak sinus, kosinus albo coś tam. Coś tam jeszcze tak, bo w tych zawodówkach tego uczono. Tymczasem przyuczonych takich rzemieślników na przykład w Wielkiej Brytanii czegoś takiego nie uczono, jak uczono w naszych zawodówkach. Proszę państwa, no coś władza z tym musi infantem zrobić. Na pewno nie zamykać granic, nie ograniczać, bo nawet i nie za bardzo wiadomo jak. I chciałoby się oczywiście, żeby wspierali polskie szkolnictwo zawodowe, tylko obawiam może się, tak. Tylko że obawiam się, że edukacja nie jest, jak powiem, zdolna do wygenerowania tej konkurencyjności. Znaczy skończy się, obawiam się, na tym, że będziemy, że tak powiem, szukali problemów administracyjnych. Za dużo koncentrujemy się, proszę państwa, na walkach politycznych, najróżniejszych, frakcyjnych. Interesujemy się partiami, partyjkami, stowarzyszeniami, a za mało sprawami fundamentalnymi. Edukacja jest sprawą fundamentalną, która będzie decydowała o przyszłości Polski, o jej miejscu. Tak jak gospodarka, tak edukacja, czy też za edukacją gospodarka.